jako kreatywnej. Nazywam się Kinga Nurkowska i będę pokazywać zakupy z second handów. Niektóre zakupy tutaj są bardzo nowe, niektóre są już troszkę u mnie, ale trzymałam je specjalnie na dzisiejszy odcinek. I to będą zarówno zakupy z nowej dostawy, jak i z wyprzedaży różnych, w bardzo różnych cenach, ale mam nadzieję, że się Wam spodobają, bo są to super perełki i same jakościowe ciuszki. Także serdecznie zapraszam. Na początek bardzo Was proszę o polubienia filmiku, jeśli Wam się spodobają moje zakupy, mój program. Proszę też oczywiście o subskrypcję, wciśnijcie sobie dzwoneczek powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowościach na kanale, a będzie dużo nowości. Na końcu jeszcze zapowiem konkretne programy i kiedy one będą. Tymczasem zapraszam już na zakupy. Moi drodzy, mam też dla Was niespodziankę. Na samym końcu pokażę coś, czego tu jeszcze nie ma, ale jest za duże, żebym Wam to pokazała i żebym to wszystko razem tutaj umieściła. Także czekajcie na sam koniec, bo będzie największa perełka, jaką kupiłam chyba w ciągu ostatnich 5 lat. Zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. To już wszystko widzieliście. Może nie w tym zestawieniu konkretnym, ale tą bluzkę widzieliście ostatnio w programie o Dolce & Gabbana, na który serdecznie zapraszam, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Będzie tutaj podany u góry. A bluzka jedwabna, spódnica jedwabna, baleriny super niemieckiej firmy ze skórki, wzorowane trochę na tych balerinach chanelowskich. Taka francuska stylówka, powiedziałabym, i do tego czerwony paseczek, żeby dodać troszkę kolory, tu również w kropeczki. I kochani, od razu z tym strojem wiąże się moja rzecz następna, którą Wam pokażę. W przebiteczkach zobaczycie sobie taki krótki żakiecik crop topowy, jak to teraz się mówi, który kupiłam bardzo niedawno. Zapłaciłam za ten żakiecik około 20 zł, ale zakochałam się po prostu i w tym modelu, i w jakości, i w przepięknym po prostu deseniu. Oczywiście jest to czarny żakiet, takie kremowe kropki. One są mniej więcej takiego koloru jak te kropeczki na mojej bluzce. W zasadzie są identycznego koloru jak te kropeczki, podobnego koloru jak spódnicy, chociaż na przebitce może Wam się, mogą Wam się te kropki na czarnym tle wyświetlać jako jaśniejsze. A de facto wygląda to tak właśnie dlatego, że tu mamy dużą powierzchnię materiału, a tutaj mamy właśnie takie wyodrębnione na czarnym tle i zawsze będzie to wyglądać bardziej jaskrawo i jaśniej. No i bardzo, bardzo piękny żakiecik Vanilla Elements, marka 36 rozmiar. Muszę przesunąć sobie tu guzik. No ale zobaczcie sobie tu na przebitkach zdjęciowych, które Wam pokażę. Bardzo ładnie uszyta rzecz, tak wyprofilowana, są zaszywki na biust. Oprócz tego, że te guziczki są nieprzesunięte jeszcze, bo ktoś sobie je po prostu trochę poszerzył, dał sobie je dalej niż powinny być, bo pewnie po prostu się nie mieścił. Rękawek 3/4 z guziczkami, bardzo fajny kołnierz i naprawdę bardzo, bardzo ładne wykończenie podszewką z wiskozy. To jest bawełna z wiskozą, natomiast podszeweczka jest wiskozowa. No i zobaczcie, tak to się prezentuje, taki już naprawdę fajny retro wyjściowy zestaw. Strasznie mi się to spodobało i od razu jak zobaczyłam ten żakiet, to wiedziałam, że go muszę kupić, bo wiecie, on jest po prostu idealny do tej bluzki. To jest jak gdyby komplet. No i ta spódnica też mi do tego bardzo pasuje, ona jest tak leciutka, cieniusieńka, wspaniale się w tym czuję. Wiecie co, ja uwielbiam ten styl, to jest taki styl retro, trochę lata 50. No i uwielbiam po prostu takie tego typu vintage i retro stylówki. Na jakąś oczywiście elegancką okazję. No i kochani, jeszcze pokażę Wam dzisiaj dwie pary balerin, a propos tych balerin. I to będzie właśnie teraz. Kochani, kupiłam baleriny, bo tak nawiasem mówiąc, baleriny to jest rodzaj butów, który kocham, które są bardzo, bardzo stylowe przede wszystkim. Nie wiem, czy wiecie, ale francuski, oprócz obcasów, które noszą właściwie bardziej na okazje specjalne, są właśnie zwolenniczkami balerin i styl francuski charakteryzuje się tym, że właśnie jako tak do biegania po mieście kobiety, do jeansów, nawet do takich sportowych bardziej stylówek często noszą baleriny i oczywiście nie mówimy tu o balerinach takich, wiecie,
ja to w cudzysłowie mówię z Tesco, ale generalnie chodzi mi o takie tanie baleriny z sieciówek, które są w środku wyściełane materiałem, zazwyczaj ze sztucznej skóry albo z jakiegoś materiału i one po dwóch miesiącach się rozbijają, do niczego się nadają, spadają z nóg i nie są wcale wygodne. Ja mówię tutaj o jakościowych balerinach z skórki miękkiej, które się dopasowują do kształtu stopy i w których można biegać na bosaka, nawet bez stopek, bo powiem Wam, że ja noszę baleriny do gołych stóp, ale muszą to być baleriny super jakościowe, super miękkiej skóreczki i wtedy to jest po prostu bajka. Naprawdę mój ulubiony rodzaj płaskich butów, bardzo szykowny, bardzo elegancki. Oczywiście wiem, że nie wszyscy lubią baleriny, ale to jest takie znamienne właśnie dla stylu francuskiego, który ja osobiście kocham. No i kupiłam prześliczne baleriny nowe. Tutaj są jeszcze w ogóle takie plastiki niezdarte, zobacz, nawet nie są brudne te plastiki. Rozmiar 37 i tutaj właśnie na tych plastikach jest zaznaczone skóra na zewnątrz, skóra w środku. Oczywiście tutaj jest akurat zamszowa skóra. No i podeszwa, wiadomo, sztuczna, bo to jest jakaś guma. I zobaczcie sobie, te baleriny są w idealnym stanie, nawet nie, widać, że nie były noszone, bo w środku nie ma ani po prostu kropeczki znaku, że one były zużyte. No i też podeszwy są w ogóle nieporysowane. Jeżeli kupuję baleriny, to tylko w takim stanie. Wiecie dlaczego? Bo baleriny właśnie się bardzo układają do stopy, dobre baleriny, a tylko takie kupuję. I później, jeżeli ktoś je dłużej nosi, to one jakby no, układają się do czyjejś stopy, czyli są już takie zdeformowane jakby. I wyglądają rozczłopane, po prostu są brzydkie. Więc muszą być prawie nowe lub zupełnie prawie nowe. No i właśnie te są takie i to jest Buffalo London. Już mam takie drugie baleriny w tym kolorze, które też zobaczycie dzisiaj w którejś stylówce. Takie cieliste, lakierowane. Natomiast te są śliczne w brązowym, takim pięknym brązowym kolorze, koloru mlecznej czekolady. Takie klasyczne, bardzo, bardzo fajne baleriny i powiem Wam, że ta firma ma bardzo dobre baleriny, te skórzane, bo mają też takie z tej sztucznej skóry. Buffalo London to są naprawdę jakościowe baleriny, nie z najwyższej półki cenowej, ale naprawdę są wygodne, no przynajmniej do moich stóp są super wygodne, nigdy mi się w tym stopa nie zmęczyła jeszcze. No i to nie jest taka jakiś szał cenowy, nowe można około 200 zł kupić, zależy od modelu, 200-250 zł, nawet na wyprzedażach po 160-170 zł widziałam te baleriny, no a za te balerinki zapłaciłam 15 zł, no jak mówię, są nówki, więc no jest jestem bardzo zadowolona, bo to jest podstawa mojej takiej letniej i wiosennej garderoby. W zasadzie do wszystkiego to pasuje. Oczywiście ja tych balerin mam mnóstwo i pewnie kiedyś Wam wszystkie pokażę w jakichś takich francuskich stylówkach. No i kochani, drugie baleriny kupiłam dla mojej mamy, bo to jest rozmiar 35 i również idealne, nowiutkie buty. W ogóle to jest firma Limelight Girl. Jakieś niemieckie, Obermaterial und Decksole Echt Leder, oczywiście mój niemiecki, wybaczcie. I to są znowu takie baleriny z gumką tutaj, bardzo fajnie się właśnie trzymają dzięki temu na stopie. Cieniusieńka skóreczka, która tutaj w ogóle to jest po prostu zamsz bez podszewki nawet. Dlatego takie też buty są bardzo wygodne i to jest ciemny granat. Oczywiście nie przymierzę ich, no bo wiecie, 35, nie wchodzę w nie. Mogę je włożyć na siłę, ale nie chcę też mam je rozciągnąć, bo są nóweczki w pięknym stanie nienoszone i będzie miała super rzeczy na lato. Moja mama właśnie taką stopę, 35. Moi drodzy, i przejdę jeszcze do dodatków dalej. Zobaczycie tą torbę za chwilę w stylówce z sukienką. Natomiast teraz coś o niej powiem. Kupiłam ją za kilka złotych, dosłownie to było jakieś grosze, groszowe sprawy na wyprzedaży takiej już ostatecznej. Ta torebka jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna. Pokażę Wam przebitki zbliżenia. Jeszcze jej nie czyściłam, bo jest nowiutka u mnie oczywiście. No i przytroczyłam sobie do niej takie fajne chwościki chińskie. One pochodzą z takiej starej, rozbitej lampy, ale to nie ma znaczenia. Chciałam sobie dodać tu koloru po to, żeby pasowało mi to do stylówki, którą potem zobaczycie. Ale w ogóle można sobie takie rzeczy przytroczyć. Dlaczego? Jakieś breloczki, jakieś pomponiki dodać. Uważam, że spoko pomysł. Naprawdę świetna jakość. Leciusieńka torba, fajny rozmiar i takie fajne retro detale ma. No i mega, w ogóle na lato super, idealna wielkość, wszystko się tam mieści. Można nawet to wziąć nad wodę, bo tam się i ręcznik zmieści, nawet jakiś olejek do opalania, dlaczego nie?
piękny kolor, naprawdę taki szafranowa żółć, bardzo, bardzo przyjemny dla oka kolor. Do takich ciepłych strojów, w ciepłych barwach, nawet dla ożywienia do jakichś takich typu lnianego stroju będzie super wyglądała według mnie. Także jestem mega zadowolona za taką niewielką cenę, kilka złotych, to naprawdę przesuperowy zakup. I takie naprawdę jakościowe wykończenie ma w środku. Z pięknymi detalami. Kochani, idę dalej. Sweterek. Sweterek, kochani, z czystej wełny z merynosa. I to jest Filippa K. Nie wiem, czy to się K czyta, bo to jest szwedzka firma, więc być może inaczej wymawiać tą literę. Rozmiar S. Nie zrobiłam stylówki, bo po prostu zapomniałam o tym swetrze, szczerze wam powiem, więc pokażę wam tak poglądowo. Całkiem fajny sweter. Naprawdę spoko. Tutaj no nie będzie super wyglądać, bo on się rozszerza w tym miejscu, bardziej będzie się do spodni nadawał, do kombinezonu jakiegoś, albo do wąskiej spódnicy, węższej. No ale tutaj no, takie nieszczęsne trochę miejsce tutaj do tego marszczenia jest, jak chodzi o tą stylówkę. No ale i tak sweterek jest naprawdę rewelacyjny, ma superowe detale, ma bardzo ładne marszczenia, tutaj dwa guziczki są z przodu. Taki troszeczkę jakby żakiecikowy blazerek, nazwałabym go. No i kosztował piąteczkę. Miał malutką dziurkę z tyłu, ale dziurka została zaszyta w sposób niewidoczny, także w ogóle nic nie znać. Od spodu odrobinkę znać, tam jest chwycone, ale na zewnątrz właściwie w ogóle nie widać, że to było zszyte i że to miało jakąkolwiek dziurę. A tak dzianina jest w super stanie, tak jakby to było nowiutkie i tylko komuś się zrobiła dziurka, no i nie umiał sobie widocznie z tą dziurką poradzić. To następne rzeczy. Teraz pokażę wam tutaj tunikę, którą kupiłam dla przyjaciółki, bo ta tunika jest za mała na mnie. To jest 100% wiskoza w stylu takim boho, widzicie, z firma Redoute. No i naprawdę jest świetna. Ma kieszonki, w ogóle naprawdę bardzo fajny, funkcjonalny ciuszek. Może to być krótka sukienka albo tunika. Ma kieszonki, ma tutaj rozpięcie, ma taki sznureczek, żeby sobie talię regulować. Rękawki zapinane na guziczki, bardzo ładne wykończenie. Tutaj na łączeniu, nie wiem czy to będzie widoczne, na łączeniu tego materiału jest takie jakby ażurowe połączenie. To jest między rękawem a jakby resztą sukienki. Bardzo fajny detal też. No i super, bardzo, bardzo mi się to podoba. Przepiękne kolory i koleżance się bardzo spodobało, bo wysłałam jej zdjęcie, będąc w sklepie, no i za piąteczkę sukienka. Także według mnie też rewelacyjna. Nie włożę jej, bo jest na mnie za mała, tak jak mówię, i wygląda to naprawdę nieciekawie. No i teraz rzecz, którą zobaczycie zaraz w stylówce. Pasek za piątkę, pasek firmy Benetton oryginalny, skórzano, taki płócienny. Jest naprawdę świetny, jest idealny rozmiar na mnie. W ogóle, no taki, to jest S-ka, więc to jest świetne, bo ma tutaj regulacji trochę, ale w ogóle super pasuje i super rzecz, super dodatek do stylówek w stylu safari. Polecam wam takie dodatki na lato. I do tego w stylóweczce zobaczycie z tymi spodniami nowe moje takie szarawary jakby, firma Culture. I to jest przesuperowy materiał, kochani. Zobaczcie, on ma taki ściągacz tutaj, bawełniany. Na dole też są ściągacze, które wcale nie uciskają. Naprawdę są bardzo, bardzo wygodne, przyjemne. I to jest bawełna z jedwabiem. Oczywiście myślę, że ten ściągacz akurat jest samą bawełną. Natomiast ta część tutaj dolna to jest bawełna z jedwabiem. No i ubrałam sobie to do też takiej bawełnianej jedwabnej bluzeczki ściągaczowej z koronką. Właśnie ten paseczek, te baleriny, które pokazywałam, przepiękne Buffalo London brązowe. No i ten pasek też ma element jasnego brązu. Do tego torebka też w stylu safari, taka płócienna. I znowu to jest jeden z moich ulubionych stylów. A już więcej o moim ulubionym stylu pokażę wam w programie o moim stylu i jak znaleźć swój styl w ogóle. Także no bardzo, bardzo mi się podoba ten strój, byłam w nim w pracy ostatnio. Można sobie te pumpy podwinąć jeszcze wyżej, dać sobie ten ściągacz pod kolanem i wtedy robią się nam takie krótsze spodnie, co jest super latem, bo możemy sobie, jak jest nam za ciepło, po prostu je dać wyżej, jest nam chłodniej i one są bardzo przewiewne z racji tego, że właśnie są z
bawełny z jedwabiem. Super, super materiał, przyjemny i luźny. A, i spodnie kosztowały też piątkę. Piątkę spodnie, piątkę pasek, 15 baleriny, 30, dobrze mówię? 30, 25 zł, tak? Tak, 25 zł za cały strój, cała stylówka, bo bluzkę już miałam dawno. Bardzo jestem zadowolona, także naprawdę super strój na lato. No to idźmy dalej. Kochani, teraz pokażę Wam moje halki. Taka krótka pogadanka o halkach. Może niektórzy uznają, że halka to jest rzecz niepotrzebna, ale wiecie co? Ja, jak kupuję sukienki, nawet czasem naturalne, to... Coś mi wpadło do oka, przepraszam. To... W dzisiejszych czasach często te sukienki, wbrew logice, mają sztuczne halki. Pół biedy, jak to jest wiskoza, bo wiskoza jest przyjemna, nie elektryzuje się, jest w ogóle bardzo fajne ma właściwości, mimo że to jest materiał ze włókna tworzonego syntetycznie, ale z włókna naturalnego, prawda? Więc jednak jest dużo przyjemniejszy niż poliester. No i nie pocimy się. No i wiecie co, ja wszystkie takie halki wypróbam. Nawet jeśli uda mi się kupić, zdarzyło mi się dwa razy kupić sukienkę jedwabną ze sztuczną halką. Naprawdę tego w ogóle już nie rozumiem. To jest dla mnie absurd, wydać tyle na materiał wierzchni i nie dać nawet wiskozowej halki, tylko jakiś tani poliester. Uważam, że, szanująca się firma nie powinna czegoś takiego absolutnie robić. Albo już jedwab, jak jedwab na zewnątrz, albo przynajmniej ta wiskoza cienka. No ale... Dobra, nie będę już narzekać, kochani, bo no jest to absurd, no ale właśnie ja sobie to zmieniam. Już w kilku sukienkach, w dwóch sukienkach konkretnie, wyprułam halki, one były na szczęście tylko takie koszulkowe, właśnie jak to. I po prostu zastąpiłam je swoimi. Swoimi halkami, tu mam taką z lumpeksu, starą moją, już bardzo starą, chyba 10 lat ma halkę. Z jedwabiu czystego, już widzieliście ją, bo ja ją bardzo często do sukienek takich ciemnych noszę. No i to jest super inwestycja, jeśli się Wam uda znaleźć w lumpeksie z naturalnego jedwabiu halkę, to się nie wahajcie, bo jest dużo sukienek transparentnych, których się nie da nosić bez tego, a poza tym sukienka z halką lepiej leży, lepiej się układa i będzie Wam się przyjemniej ją nosiło, nie będzie się Wam gdzieś podwijać, nie daj Boże na rajstopach gdzieś podnosić, elektryzować, tylko właśnie naturalny jedwab, nie żadne sztuczne materiały, bo to się dopiero elektryzuje. No, ale tutaj jeszcze mam taką halkę z Intimissimi, właściwie to jest koszulka nocna, ale ja ją użyłam jako halkę, taka żorżetowa halka, właściwie szyfonowa, to jest szyfon jedwabny, 100% też. Z wyprzedażowego sklepu, wiecie, Intimissimi w Modliczce, ja tam kupuję nieraz bieliznę i właśnie jeżeli mi się zdarzy kupić, znaleźć z naturalnego jedwabiu rzeczy, to też czasem kupuję. Ale już dawno nie kupowałam, już 2 lata prawie. No i teraz właśnie, halki, które kupiłam ostatnio, po dosłownie 2-3 złote. Halka z wiskozy, ale w fajnym kolorze, która znowu do takiej sukienki, którą niedawno widzieliście, właśnie takiej w szarych odcieniach, będzie super spodem. Jest bardzo przewiewna, cieniutka wiskoza i ma regulowane ramionczka, więc w razie gdyby była trochę za długa, to można sobie podciągnąć. No i też jakby długość tutaj, wielkość dekoltu, prawda? Jeśli jest większy dekolt, to halka niżej, bo będzie nam potrzebny tutaj dłuższy dekolt. Kolejna halka. Właściwie nie zdecydowałam, czy to będzie halka, czy koszulka nocna, ale jest świetna. Naturalny jedwab, koronka jest na pewno sztuczna, ale to jest naturalny jedwab i to jest oczywiście, nie wiem jaka firma, już Wam mówię. Tutaj pisze tylko 100% jedwab i nie ma niestety marki, więc myślę, że to jest włoska jakaś halka. Przepiękny kolor, taki zielony, widzicie? No i ja dzisiaj sobie tą halkę włożyłam pod jedną z tych sukienek, pod tą czerwoną, którą zobaczycie niedługo. Super rzecz, naprawdę, jest przewygodna, ma fajne takie szersze ramionczka. No i bardzo, bardzo mi się podoba. No i naprawdę za taką cenę, no to... Super rzecz, super zakup. Bardzo jestem szczęśliwa z tych halek, bo to jest bardzo przydatne. No i ostatnia halka, a właściwie to może być sukienka, bo to nie jest zbyt przezroczyste, z takiego matowego jedwabiu. Ja Wam pokażę krótką przebitkę z tym.
też kosztowała dosłownie kilka złotych. To jest 98% jedwab i chyba 2% elastanu, o ile wiem. Co jest spoko, bo ona się troszeczkę naciąga i jak widać na stylówce, właściwie to nie jest stylówka, tylko taka przebitka, jest na mnie za szeroka tutaj w pachach, bo to jest chyba większy rozmiar. Wydaje mi się, że to jest L-ka albo duża M-ka. Ja będę sobie ją tutaj zmniejszać w pachach i w pasie, tak żeby ją tutaj, wiecie, dopasować sobie odrobinę w pasie, bo to źle wygląda. I być może zrobię z niej sukienkę, bo mam pewien zamysł, poradźcie mi. Pokażę Wam, co chciałabym zrobić z tą sukienką, bo ona sama w sobie ładny kolor, ale chyba nie do końca mój po pierwsze, a po drugie mam taki pomysł szalony. Od dawna już mam taki kawałek przepięknego materiału z taką grafiką chińską. Bardzo mi się to podoba, to jest naprawdę w cudownych kolorach i bardzo artystyczne. I pomyślałam sobie, czy właśnie do tej halki sobie nie przyszyć tego motywu ręcznie, nie zrobić takiej artystycznej sukienki z tym, a z tyłu nie udrapować tej apaszki jako taką niby mini pelerynkę, bo to jest też w podobnych tutaj odcieniach i ma właśnie takie piękne japońskie wschodnie motywy ta apaszka. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym pomyśle. Ja się bardzo mocno zastanawiam, czy tego nie zrobić jako taki projekt artystyczny i nie pokazać Wam właśnie w programie o przeróbkach. Dawajcie mi radę. Co myślicie o tym pomyśle? Czy podoba się Wam ta idea? No i kochani, teraz takie już moje wisienki, ostatnie trzy rzeczy. Dwie z tych rzeczy to są piękne sukienki. Jedna jest vintage'owa, to jest sukienka vintage, firma Missum. Pewnie to jest znowu jakieś coś z któregoś kraju skandynawskiego. Troszkę być może jest taka wzorowana na jakichś lekko ludowych strojach, ale to nie są jakieś takie właśnie bawarskie już klimaty. Ona ma tutaj czarny aksamit, bardzo, bardzo ładny czarny aksamit. Z tyłu też ma taką wstawkę aksamitną i w ogóle jest pięknie uszyta, zobaczcie na te detale. Ja jestem zachwycona i kolorami tej sukienki i ona ma taki feel boho jakby trochę. Naprawdę bardzo mi się podoba i coś takiego bardzo mi pasuje do wisiora. W stylówce się Wam właśnie pokażę z takim długim wisiorkiem, który jest w kolorach też takich niebiesko-różowych jak te tutaj barwy. Pięknie się układa, bo to jest wiskoza z dodatkiem sztucznego. No ale myślę, że to sztuczne to jest głównie, głównie to, bo ten aksamit chyba nie jest 100% naturalny. Ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, przewiewny, superowy materiał. I ten krój jest po prostu tak, pasuje do figury, to jest tak fajnie zrobione. Lekko wyprofilowane tutaj na biuście, no i te rękawy są przesuperowe, takie lekko zmarszczone, ale też zwisające. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja to włożyłam tutaj do takich moich mokasynów na obcasie z niedawnych holi, które są, nawiązują kolorami, bo też właśnie mają w sobie i turkus, i róż, i beż. Do tego torebka w kwiaty, ty też nawiązuje kolorystycznie na właśnie ten wisior i budki. I taki miejski boho styl, uwielbiam taki styl, uwielbiam. Druga wersja, ale jeszcze bardziej luzacka, właśnie z tymi cielistymi balerinkami skórzanymi, tej samej firmy, co pokazywałam tamte. I z dużą torbą taką wakacyjną, też w podobnych kolorach, też jest tutaj róż, tu jest niebieski, jest tutaj skóra w takim naturalnym odcieniu, która też będzie pasować do tych listków beżowych na sukience. No i w ogóle, no mega, mega, naprawdę. Już się nie mogę doczekać, jak będzie odrobinkę chłodniej i właśnie włożę tą stylówę. Piszcie, co sądzicie o tej sukience, bo ja jestem w niej absolutnie zakochana. No i teraz końcóweczka, sukienka z jedwabiu naturalnego. Tej sukienkę Wam pokażę tylko krótką przebitkę, to jest 100% jedwab i to jest rodzaj takiej dżelaby, takiej powiewającej, przezroczystej sukni, dlatego oczywiście mam pod nią tą jedwabną halkę, ale każda halka, czy ta jasna, czy ta bordowa, też by super się sprawdziła. Akurat włożyłam tą zieloną i tak tego nie widać. Tutaj jest takie wiązanie, którym można sobie ściskać trochę tutaj w pasie, żeby odrobinę ją tak, wiecie, wymodelować tą sukienkę. Bo jak się całkiem w ogóle nie ściśnie, no to jest tylko kawałek materiału. I tutaj ma troszkę usztywniony kołnierzyk. No przepiękna jest, to jest naprawdę, kocham coś takiego, też taki klimat boho, coś takiego wygląda przepięknie na plaży. Można właśnie to włożyć na kostium kąpielowy, ale ja bym to normalnie nosiła, naprawdę, dla mnie to jest superowa rzecz. No i na przykład do takiej torebki, którą Wam tu pokazywałam żółtej, zobaczcie sobie, z tymi wisiorami, które właśnie tak dobrałam trochę tematycznie jakby do tej sukni,
Boska. No i tą suknię w konkretnych stylówach zobaczycie w jednym z już najbliższych programów, jeśli nie właśnie w tym najbliższym, w niedzielę. Kocham tą suknię po prostu. Aha, no i te sukienki były dość drogie, bo to było z nowej dostawy w Wadowicach, byłam, i kosztowały około, obie około 30 zł. Troszkę, jedna była troszkę tańsza, chyba 25, bo tam było odrobinę przeceny już, ale niewielka przecena. No ale są tak piękne, no to jest jedwab, a ta po prostu vintage'owa sukienka tak mi spasowała, że no stwierdziłam, że na, to jest coś na lata, na 100%, więc sami rozumiecie. Kochani, ostatnia dzisiaj rzecz to jest coś, czego nie będę przymierzać. Pokażę Wam bardzo szybkie przebitki, bo już niedługo jest program z tą suknią. Już idę. Oj, to jest ciężkie, 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 ciężkie. Kochani, kupiłam paryską suknię. Tu jest jeszcze cena przed przeceną. Suknia właśnie z Paryża, Paris Farage, rozmiar 38, jest idealna na mnie, ale 38 to jest nasze 36, bo Francuzi mają troszkę inną rozmiarówkę. U nich jakby trzeba o rozmiar niżej, jeżeli kupujecie 40 we Francji, to będzie 38. No i kochani, po prostu jestem mega, mega zajarana. Z mojej jednej z tych pierwszych wypłat, już jakichś tam chociaż drobnych środków na YouTubie kupiłam tą sukienkę do sesji, bo robię z koleżanką sesję o sukniach ślubnych z Lumpeksu. I kochani, tą suknię będę nie tylko używać oczywiście do stylówek, ale być może ona też wystąpi w teatrze, a może będzie miała jeszcze jakieś inne zaskakujące użycie. No jest to coś cudownego. Pokażę Wam tylko detale, żebyście widzieli, bo później już w tym programie ze stylizacjami nie będę Wam takich detali pokazywać. Ona jest złota w ogóle. Jest kremowa ze złotą koronką. Tutaj jakaś osa mi chodzi. Sorry. Koronka jest właśnie ze złotą nitką. No i to jest tak wykończone. Nie wiem, ile taka suknia kosztuje nowa, ale jestem przekonana, że to są grube, grube tysiące, jeśli nie nawet kilkadziesiąt tysięcy. Kilkanaście, kilkadziesiąt. Przepiękna koronka i ogromna ilość tej koronki, bo to jest jeszcze cały trend z koronki, zobaczcie. Pokażę Wam się, jak stoję tak byle jak przymierzona w tej sukni, bo nie chcę po prostu zdradzać już takich super ujęć. I jak długi jest ten trend, zobaczcie sobie na przebitce. No tymczasem na zbliżeniach możecie zobaczyć, może to zobaczycie, jak to się mieni, ale na zbliżeniach zobaczycie sobie ten materiał z bliska, jaki piękny jest właśnie taki z tym złotym. To są kwiaty i liście takie koronkowe. No i tutaj ma taki detal, na jedno ramię jest w ogóle to suknia, usztywniana tu w środku trochę. Tak, ma takie fiszbiny, ale nie jest to jakieś bardzo, bardzo sztywne. Na jedno ramię i ma takie piękne wykończenia koronkowe. Zobaczcie sobie ten detal, tutaj są takie jeszcze wyszywane dżetami, takie kwiaty jakby na ramieniu. Naprawdę wow, zakochałam się po prostu po uszy i to jest taka syrena. Nigdy nie sądziłam, że sobie kupię suknię z syreny, po prostu ja zawsze nienawidziłam sukni o kroju syreny, jest niewygodne i w ogóle. No ale to nie jest suknia do łażenia, a nawet podejrzewam, że jakbym miała tańczyć na swoim weselu, to po prostu bym się przebrała. To jest bardziej coś takiego galowego, pokazowego. No ale to jest niesamowicie zrobione. Zobaczcie, tutaj oprócz tej koronki, która jest na wierzchu, jest ileś warstw tiulu. Raz, dwa, trzy już mam. Pod trzema warstwami tiulu jest atłas wyszywany takimi kamieniami, zobaczcie. Naprawdę, to jest z najwyższej półki suknia. To nie jest jakiś badziew. Przepiękne właśnie takie wyszywane, widać, że to jest wyszywane, to nie jest żadny gotowiec. Koronka wyszywana koralami takimi różnymi i cekinami. No i pod spodem znowu jest sztywny tiul i jeszcze jedna halka z tiulem. Wow, po prostu mega, mega przepięknie zrobiona rzecz. No, to jest po prostu taka moja mała inwestycja. Ja się tutaj dość mocno targowałam, no ale i tak 200 zł ta suknia kosztowała. No ale, ale naprawdę nie żałuję, bo to jest piękna rzecz, którą nie tylko do sesji, ale też właśnie można w teatrze wykorzystać, można różne rzeczy z tym zrobić, po prostu można się tym zachwycać też. Ciekawa jestem bardzo, co o tym sądzicie. Oczywiście w pełni zobaczycie jakby całe piękno dopiero w programie o stylówkach, ale tu możecie tylko zobaczyć, że ona jest idealna na moją figurę, w sensie rozmiarowym, w sensie, że wszędzie pasuje. Być może troszkę muszę udrapować to coś na ramieniu, bo jest lekko luźnawe, ale tak to po prostu jest czysta perfekcja.
Także, tadam, kochani, suknia z Paryża. Można coś takiego dostać w Lumpeksie i zobaczycie, że jeszcze inne przepiękne sukienki kupiłam dosłownie już za parę złotych w Lumpeksie i też jedną dostałam z odzysku za darmo i pokażę Wam właśnie je w stylóweczkach i w programie. Kochani, żegnam się z Wami serdecznie. W następnym programie będą już prawdopodobnie stylówki według kolejnego wielkiego projektanta. Nie chcę zapeszać, nie będę tutaj się ani się zarzekać, ani zdradzać, który projektant, także czekajcie na następny program. No i kolejne wyzwania i programy przed nami, także zasubskrybujcie jeszcze raz, Was bardzo proszę i do zobaczenia. Cześć, kochani. Pozdrawiam Gorka.